Dziś przyjrzymy się bliżej radzieckiej konstrukcji, jaką jest bombowiec średniego zasięgu o zmiennej geometrii skrzydeł Tu-22M. Przez NATO oznaczony jako Backfire. Zbigniew Urbański, zapraszam na ciekawostki Twardego Resetu. Konstrukcja ta jest tym bardziej interesująca, że jest zdolna do wykonywania ataków nuklearnych na całym terenie Stanów Zjednoczonych, o czym Amerykanie przez bardzo długi czas nie mieli pojęcia. Samolot powstał w biurze konstrukcyjnym Tupolewa jako modernizacja Tu-22. Dodano mu m.in. skrzydła o zmiennej geometrii oraz silniki umożliwiające loty z prędkością naddźwiękową. Nadano mu nazwę Tu-22M, co miało sugerować jedynie niewielkie modyfikacje w stosunku do poprzednika. Zabieg okazał się skuteczny i Amerykanie kompletnie zignorowali konstrukcję. Dodatkowo na tę decyzję wpłynęło rozmieszczenie maszyn w bazach na Syberii, co sugerowało, że jego znaczenie jest marginalne i nie jest on zdolny do lotów międzykontynentalnych. Okazało się jednak, że nawet bez tankowania w powietrzu Tu-22M stacjonujące w okręgu Czukockim mogą bez problemu razić zachodnie wybrzeże USA, a z tankowaniem całe terytorium Stanów Zjednoczonych. W Rosji maszyna jest wciąż użytkowana głównie przez lotnictwo dalekiego zasięgu. Jego zadaniem jest penetracja wrogiego terytorium i zniszczenie celów o charakterze strategicznym, między innymi dzięki użyciu pocisków CH-22 Raduga, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. Maszyny tego typu są także na wyposażeniu lotnictwa morskiego, ponieważ Rosjanie doszli do wniosku, że mogą one być przydatne w niszczeniu amerykańskich lotniskowców. Po rozpadzie ZSRR Tu-22M znalazły się także na wyposażeniu lotnictwa Białorusi oraz Ukrainy. Los maszyn jest jednak nieznany i najprawdopodobniej ze względu na spore koszty utrzymania i starzejącą się konstrukcję nie są one zdolne do lotu. Zakupem samolotów byli zainteresowani Hindusi oraz Chińczycy. Indiom wypożyczono 4 egzemplarze, natomiast Chiny spotkała decyzja odmowna. Rosjanie twierdzili wówczas, że tak potężne maszyny w rękach chińskiej armii mogłyby zaburzyć równowagę sił na Dalekim Wschodzie. Za to w tej chwili samoloty Tu-22M są wykorzystywane przez Rosjan w trakcie nalotów na terytorium Syrii. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.